Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej gry. Potem radomianki wyszły na prowadzenie 13-9. Obie ekipy grały jednak nierówno, popełniając seryjne błędy. Przyjezdne odrobiły stratę i doszło do pełnej emocji końcówki. Leclerc Radomka wygrywała już 23-21, ale i tym razem nie potrafiła utrzymać przewagi. Dopiero po grze na przewagi gospodynie triumfowały 30-28. No musimy tak grać odważnie od początku do końca zagrywką, tak jak to był ten pierwszy set, żeśmy ich zaskoczyli i to musimy mieć w tym powtarzalność i konsekwencje jakąś w graniu i wtedy przyjdą wygrane sety, przyjdą zdobyte punkty. No. Drugi set rozpoczął się obiecująco dla radomianek, jednak od połowy tej części meczu dominowały już rzeszowianki. Miały na tyle dużą przewagę, że gładko wygrały seta 25-14. Trzecia partia była bardziej emocjonująca. Radomianki dzielnie się trzymały, ale w decydujących akcjach wyraźnie ustępowały bardziej doświadczonym przeciwniczkom. Toczyliśmy bardzo wyrównaną walkę, a w końcówce zrobiliśmy tam dwa błędy na przyjęciu. Przytrafił się nieskończony atak, no i momentalnie robi się przewaga z wyrównanego wyniku i przeciwnik wygrywa. Developers wygrało seta do 21, a w czwartej części spotkania radomianki miały już niewiele do powiedzenia. Zespół z Rzeszowa wygrał 25-14 i cały mecz 3-1.